Co mi strzeliło do głowy, żeby samodzielnie zbudować dom na kołach? Jaką wybrałem bazę pod ten projekt i na co ty, drogi widzu, będziesz mieć wpływ już podczas oglądania tego odcinka? Od około 7 lat chodził mi po głowie van life. Zanim zacząłem planować budowę małego domu szkieletowego, byłem o krok od zakupu vana w celu przekształcenia go właśnie na kampera i spróbowania takiego sposobu życia. Że da się żyć w ten sposób. Nie miałem pewności, bo w Polsce tak naprawdę, no może to jest chyba pewnie jeden z pierwszych takich projektów. To, co jest ważne, to minimalizm, nie? Że tutaj to jest mała przestrzeń, która wymusza na nas posiadanie małej ilości rzeczy i to jest też chyba kluczowe. Miałem wtedy 3-tygodniową przygodę z dość biednym van life'em, objeżdżając Polskę dookoła moim pierwszym samochodem, Mercedesem klasy A, z prowizoryczną zabudową kempingową. Co ciekawe, mimo małych rozmiarów samochodu, udało mi się jeszcze tam upchać rower i tą podróż wspominam całkiem przyjemnie. Prawie 5-letnia służba w Wojsku Polskim, kilka poligonów, kilkadziesiąt nocy w namiocie, zajęcia survivalowe, kursy i przygotowania, a przede wszystkim dwukrotny udział w selekcji górskiej do jednostek specjalnych pomogły mi zrozumieć, jak niewiele potrzeba do szczęśliwego życia. To wszystko sprawiło, że bardziej zacząłem doceniać minimalizm, niezależność i praktyczne rozwiązania. Są sprawdzani pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Głównym czynnikiem jest tutaj przygotowanie zarówno fizyczne, jak i przygotowanie odpowiedniego wyposażenia i sprzętu. Mimo wszystko na tamtym etapie van life wydawał mi się mocno oderwany od rzeczywistości, dlatego poszedłem w kierunku plus energetycznego domu, który był bardziej przyziemnym celem do zrealizowania na tamten moment. Zbudowałem więc mały domek, z realizacji którego materiały możecie zobaczyć tutaj. Dzielę się tam zdobytą wiedzą i doświadczeniami, jakie przeżyłem w trakcie tej budowy. Po skończeniu domu szybko zaczęło brakować mi planowania i majsterkowania, które dawały mi bardzo dużo satysfakcji, więc zacząłem planować swój nowy dom, ale tym razem na kołach. Oczywiście mam świadomość tego, że ten projekt uderzy mnie po kieszeni, ale czego się nie robi dla spełnienia marzeń. W każdym razie, jeśli doceniasz to, co robię, w opisie filmu znajdziesz link, dzięki któremu możesz postawić mi wirtualną kawę. A kto wie, może w trakcie podróży kamperem uda się spotkać na żywo. Albo się nie uda. Przejdźmy teraz do bazy pod budowę tego projektu. Popularne dostawczaki przekształcane w tysiącach na kampery są według mnie trochę za małe, więc od razu szukałem czegoś większego. W najbliższym czasie nie planuję mieć innego domu niż ten, który teraz zbuduję. Szukając podstawy na budowę kampera, brałem pod uwagę kilka opcji. Na początku rzuciła mi się w oczy Temsa Opalin 9, głównie ze względu na futurystyczną stylistykę i niskie spalanie. Kolejnym pojazdem, który brałem pod uwagę, był Renault Carrier. Sugerując się również niskim spalaniem, dostępnością części, prostą budową oraz filmem na jednym z kanałów na YouTubie, którego link znajdziecie w opisie filmu, na którym była pokazana sensowna zabudowa takiego autobusu. Do prądu się nie podłączamy w ogóle. Nie korzystacie, nie? Korzystamy tylko tak naprawdę ze swojego prądu. A tutaj jest normalnie, macie wszystko na przetwornicach? Jest jedna przetwornica, 3 kW stałego, 9 kW chwilowego. Krzesełka z... No to nie są, nie? Też to nie są tak. Przełożone z osobówki, też żeby były po prostu z pasami troszeczkę bardziej wygodne. Lodówka typowo domowa, kuchenka też typowo domowa. Po jakimś czasie trafiłem na kilka odcinków z Autosanem H9 na kanale Autobusy. Między innymi z Autosan Wiesio, który zrobił bardzo podstawową zabudowę swojej H9. Ja pomyślałem sobie, że skoro w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce jest taki bardzo popularny ruch, gdzie przerabia się te autokary szkolne na kampery, to przecież możemy to samo uczynić tutaj u nas w Polsce i przerobić nasz legendarny autobus, jakim niewątpliwie jest Autosan, właśnie na takiego kampera. Przez jakiś czas brałem pod uwagę tylko te autobusy. Ich stylistyka, prostota i podobno niezawodność mocno do mnie przemawiały. Wpływ na to mogło mieć też to, że jako dziecko sporo jeździłem nim w roli pasażera.
Praktycznie wszystko miałem już rozplanowane w SketchUpie, metr po metrze, włącznie z lukami bagażowymi. Zacząłem przeglądać ogłoszenia, żeby zorientować się na rynku, nawet jednego autosana byłem oglądać osobiście. Gdybym wcześniej sprzedał dom, najprawdopodobniej to jego bym wtedy kupił. Do finalizacji transakcji minął prawie rok i w tym czasie dużo się u mnie pozmieniało, tak samo jak na rynku autobusów używanych. Sensowne autosany sprzedawały się szybko, a ich ceny były dwukrotnie wyższe niż rok wcześniej. Kratownice zazwyczaj w fatalnym stanie, wymagające całkowitej wymiany. Dodatkowo znajomi, którzy znają się na autobusach i samochodach ciężarowych, odradzili mi taką bazę pod kampera do zagranicznych wycieczek. Przez chwilę myślałem o budowie na bazie ciężarówki z zabudową kontenera lub izotermy z windą, żeby móc tam wciągnąć motorek, ale to byłoby zbyt skomplikowane i mało praktyczne. Brak możliwości przechodzenia z szoferki do części mieszkalnej, brak luków bagażowych i mniejsza powierzchnia spowodowały, że ten pomysł też został odrzucony. Decyzja o zakupie już zapadła i wybór padł na autobus turystyczny Renault FR1. Początkowo odrzucałem go przez wyższe spalanie, ale podwójne szyby, fabryczna izolacja termiczna, klimatyzacja, webasto i inne bajery miały istotny wpływ na zmianę mojej decyzji. Znalazłem dwa ciekawe ogłoszenia pod Warszawą. Poszukałem w okolicy warsztatów, które zajmują się samochodami ciężarowymi i umówiłem się z właścicielem mobilnego warsztatu, który świadczy takie usługi, na sprawdzenie tych dwóch samochodów. Pierwszy autobus był całkowicie pordzewiały, z drobnymi wyciekami na silniku i skrzyni biegów, więc od razu go odrzuciłem. Z kolei drugi jeździł jeszcze w firmie transportowej, więc musiałem poczekać 2 tygodnie, aż skończy kursować. Ale po sprawdzeniu zdecydowałem się właśnie na niego. Autobus mechanicznie jest w świetnym stanie, prawie nowe opony, kratownica też całkiem w porządku, kilka tematów blacharskich do wymiany i drobnej poprawki lakierniczej. Ale ogólnie autokar był bardzo zadbany. Jak dla mnie jest idealną bazą do tego, co zamierzam zbudować. Wiadomo, będzie dużo wyzwań i nieprzewidzianych tematów, ale wierzę, że podobnie jak z budową domu, uda mi się dowieść ten projekt do końca, tylko tym razem na jeszcze wyższym poziomie. W swoim życiu poświęcam się wielu różnorodnym tematom, które mają na celu rozwijanie mnie jako jednostki. Pracuję nad formowaniem mojego charakteru, kształtowaniem sylwetki, wprowadzaniem zdrowych nawyków, pielęgnowaniem wartościowych relacji. Oraz tworzeniem pięknych wspomnień. Śmiech Tobiasz, do kamery, zrób dzióbka. To ja ci pokażę, instruktor robienia dzióbka. Musisz tak oko jedno zamknąć. I... Buduję również materialne obiekty, od domu, wiaty fotowoltaicznej, budynku gospodarczego, przez budę dla mojego psa Leo, aż po obecny projekt kampera, jak i inne, które planuję samodzielnie zrealizować w przyszłości. Z pasją i zaangażowaniem podchodzę do każdego z tych przedsięwzięć i chętnie dzielę się swoimi doświadczeniami oraz przemyśleniami na ten temat na moich filmach. Moim celem jest inspirowanie i motywowanie innych do podjęcia własnych wyzwań oraz pokazanie, jak wiele radości i satysfakcji może przynieść proces twórczy i samorozwój. Po budowie domu na kołach planuję na spokojnie zwiedzić nim Europę w poszukiwaniu mniej mainstreamowych atrakcji do aktywnego spędzania czasu. A więc żeby nie przegapić tego wszystkiego, zasubskrybuj kanał, kliknij w dzwoneczek, a do pierwszego filmu z realizacji tego projektu przejdziesz klikając w tę miniaturkę.